Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Drewleksie. Moi drodzy, dzisiejsze zadanie, które obrałem za nasz cel, to pogadanie ze Złomusiem. Tutaj to wszystko tyczy się dopalaczy, które zostały skradzione doktorkowi. Zapomniałem się oczywiście przespać, więc to może troszeczkę nas zaboleć, ale Złomus jest podobno gdzieś pod nami, co jest ciekawe, ponieważ to jest dosyć dużo przeciwników, którzy nie są koniecznie najmilsi. Ale widzę, że on sobie to tak fajnie obudował, żeby go nic nie zaatakowało w tej sytuacji. Widzę, że tutaj można mu najwyżej pokraść rzeczy. No i jest sam Złomuś, moi drodzy. Hej, masz może coś do jedzenia? Jakąś puszeczkę? Cokolwiek? Nie. Może kilka kryształków? Dasz mi jakieś kryształki? Nie. Tylko kilka. Dzisiaj nic nie znalazłem. Mogę coś zrobić. Mógłbyś mi za to zapłacić. Ja wiem. Póki co liczyłem, że zrośnie mi ziębość, potem jak mówiłem nie, liczyłem, że może jeszcze będą jakieś kolejne opcje dialogowe, mógł mówić nie. Liczyłem też, że Ray może tutaj wskoczy ze swoim wyrażem dezaprobaty albo popiera cię. Dobra, no i pójdźmy z tym. Cindy cię wydała. Wie, że okradasz fort. Oczywiście, że tam kradnę. Tam jest pełno złodziei. Wszyscy od kogoś kradną. Co w tym złego? Kradzież dopalaczy przysporzyła doktorowi wielu zmartwień. Czasem wśród śmieci można znaleźć skarb. Czasem nie. Trzeba więc znaleźć inne sposoby na przetrwanie. Biedny stary człowiek nie powinien żyć tylko ze śmieci. Powinieneś oddać doktorowi dopalacze. Dlaczego? Żadna z tych opcji by mi i tak nie pasowała, to jest najgorsze. Dlaczego? No raczej nie uderzymy w jego moralne, tutaj jakieś... jakąś moralną jego część, ponieważ to, co się dzieje w forcie i to, co on sam stwierdził, wskazuje na to, że po prostu ta moralność nie istnieje. Oddaj dopalaczy, bo połamie ci kości. Jeśli je oddam, umrę z głodu. Nie oddam ich za nic. Nie boję się walki. Nie mam nic do stracenia. Chcesz walczyć? A, i tak właśnie się kończy, kiedy... O, no właśnie. Tak się kończy, jak się nie prześpi przed wejściem tutaj. A właśnie, moi drodzy, okej, mam ten niestety autozapis, ale przynajmniej... O nie, okej, już to skończyłem, już to zrobiłem. Moi drodzy, rozdałem nasze punkty umiejętności, tylko tyle w sumie chciałem powiedzieć. Dobra, zjedzmy sobie, ponieważ nie chce mi się szukać teraz schronienia na szybko. Wrócimy tam, pobijemy się jeszcze raz. Czemu już się poddałem, jak mi weszło to krwawienie, miałem takie okej, okay, cokolwiek. Mogę się temu poddać. Najwyżej się wczyta. Się zrobi to od nowa. A przynajmniej tym razem wyszedł. Super. Dobrze, tutaj nie ma przynajmniej niczego. Ale można jeszcze szczurka załatwić dla dwóch expo. Tu kolejny. Dużo jest w ogóle tych szczurków tutaj. Patrzę, chociaż w sumie powinienem się tego spodziewać, jako że tutaj zaraz obok jest ogrom martwych ciał dosłownie. Dobra, skakujemy stąd, moi drodzy. Pogadamy z Złomusiem, oczywiście wszystko przeskipujemy i się za niego zabierzemy. Nie. Cindy wie, że okradasz fort. Powinieneś mu oddać dopalacze. Chcesz walczyć? Widzę, że Ray raczej nam tutaj nie pomoże, co w sumie ma sens patrząc na to, że wyraziłby zaprobatę. Ale to boli. To boli. Te uderzenia od jego broni bolą. Z tym krwawieniem. Oj, on ma broń. Uj. To się mogło bardzo źle skończyć. Żenadan może się bardzo źle skończyć. A przynajmniej ona mi nie wrzuci krwawienia. Wybijmy jeszcze jedną miksturkę. Myślę na tym, na co wydać, moi drodzy, punkty aktualne, które mamy, ale jako, że i tak nie mam żadnej innej umiejętności sensownej do nauczenia się, wydam je prawdopodobnie na... Co jest, kurde?
Wydam je prawdopodobnie na umiejętność właśnie tej walki bronią palną. Pójdziemy po prostu w broń palną bardziej, no bo mówię, nie mamy... Liczę na to, że broń pal... że łuk jest liczony jako broń palna, co by było głupie, ale no nie mam innej opcji w tym wypadku. Jako, że złomuś nie żyje, tak naprawdę kradzież tutaj czegokolwiek nie zmieni niczego. Natomiast śmierć złomusia zmieni losy gry, z tego co graj mówi. Jeszcze szczerze zaczynam mieć wrażenie, że to jest takie trochę, to jest trochę pic na wodę. Na zasadzie, o, nie, zmieni losy gry. No tak, będziesz miał po prostu, popełniłeś wybór. Zmieni to na przykład podejście części osób do ciebie, wow. Tak, to będzie wszystko, to będzie cała różnica. Moim zdaniem. Raczej tutaj niczego więcej nie zobaczę. Prześpię się tylko po to, żeby móc móc mieć pełne HP. No i zakładam, że Cindy się też nie spodoba to, co zrobiliśmy. Ale... cóż, takie już jest życie w tym wypadku. Witamy na pustkowiach, witamy wśród banitów, tak? W sumie... pytanie, czy Cindy... Nie, doktorek może mieć być obojętny wobec tego. Natomiast no Cindy się to raczej nie spodoba. Jak już mówiłem. Mam twój towar. Doktor jest wdzięczny. Proszę, weź to. Doktor sprzeda ci więcej. Kiedy będziesz chciał, kiedy będziesz potrzebował. Gdy tylko spróbujesz. Nie chcesz wiedzieć, kto ukradł twój towar? Ciągle mnie okradają. Kradną i rabują. Gdybym za każdym razem coś robił, to nie miałbym już żadnych klientów. Najważniejsze jest to, że i ty, i inni klienci możecie teraz u mnie kupować. Ile tylko chcesz. Kiedy tylko chcesz. Cóż, jestem ciekaw, czy coś będzie miał poza dopalaczami. Co możesz mi zaoferować? Najlepszy towar zrobiony z najczystszego eleksu. Wow, tutaj była wyjątkowo inna linia dialogowa. O proszę, ma coś fajnego. Mam eliksir uzdrawiający lepszego poziomu, którego jeszcze nie miałem, no i w sumie to jest wszystko. Do tym jest, są to głównie te dopalacze, które aż tak bardzo mnie nie interesują, będąc szczerym. Dobra, w takim razie to tyle. Kupujemy za 100 i lecimy stąd. No i teraz właśnie, co my teraz chcemy zrobić, moi drodzy? Czy chcemy zrobić ten Big Bang? Możemy ewentualnie spróbować się z tamtym jednym gościem pobić na arenie, ale wydaje mi się, że będziemy nadal za słabi na to. Więc możemy... tak jak mówię, spróbować zrobić z tym Big Bangiem coś. Czemu nie przemyślałem tego aż tak bardzo. Zobaczmy, czy to będę miał gdzieś blisko. Okej, okay, to jest tutaj. Pytanie, co tam się znajduje dokładnie. Do piaskowych sosen. Nie, przepraszam, zapominam, że to jest to beznadziejne tłumaczenie. Boli. Naprawdę boli. Tam, jak dobrze pamiętam, były mutanty w tamtym hotelu, więc tam nie chcemy iść na pewno. Natomiast ten zwój cewki krzyżowej, on... mam wrażenie, że my byliśmy w okolicach tego miejsca. I jestem niemal przekonany, że pokonałem tutaj chyba wszystkich przeciwników, którzy byli dostępni. Chyba, że to będzie na terenie tej takiej... jakby bazy wojskowej. Wtedy to będzie większy problem, ponieważ pamiętam, że tam byli przeciwnicy, z którymi sobie nie radziłem na tamten moment. No ale zobaczmy. I chyba niestety się nie mylę. Niedobrze. A my przeciwnicy, z którymi sobie nie radziłem, to raz, a dwa było tam promieniowanie, no ale... mówię, zobaczymy, co damy radę zrobić. Jeśli nie, no to weźmiemy po prostu się za kolejny fragment misji, ponieważ tych rzeczy tam jest kilka, które możemy dla nich wykonać. Ja mogłem jeszcze iść do księcia i powiedzieć mu, że nie wiem, czy książę nie jest moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o wprowadzenie wojny dla kleryków. Tutaj, o nie, to są pustynne diabły, oj nie. Nie, dziękuję. A teraz wejść tak, żeby mnie nic nie zabiło. No i właśnie, powodzenia sobie teraz życzę, ponieważ z tym sobie raczej chyba nie damy rady. Tak, te rozpruwacze, ponieważ rozpruwacze mamy dwa typy, są poza moimi możliwościami. No to w takim razie nie. Również nie widzę tam za bardzo możliwości przejścia. Kondensator Edwardsa jest... okej, myślałem, że to jest konwerter tutaj, ale to nie jest konwerter. W sumie właśnie, mieliśmy i tak część tą północną nieco lepiej zbadać, więc możemy rzucić okiem, co tam się dzieje. A, zapomniałem, że tamten typ mnie jeszcze atakuje.
Muszę przyznać, że totalnie zapomniałem o tym, że on nadal ma do nas jakieś wąty. No nic. Może kiedyś mi się uda nas złapać. Natomiast tutaj mamy szakala. Oj, szakale były za mocne dla nas. Jak tak patrzę. No, oj, zdecydowanie. Chciałbym, żeby to były moje obrażenia, to są obrażenia Reja, które on zadaje. Niestety jestem bardziej od gadania w tej grze. No wiecie, Rejmu robi znacząco większe obrażenia. Znacząco. Nie, może ma jakąś szansę na krytyka większą, też bo widzę, że nie każde jego uderzenie kończy się w ten sam sposób. Tak, wbijmy sobie miksturkę, ponieważ... No to było z mojej strony głupie, że się tak rzuciłem znowu. Pamiętać o tym, że on daje 40 expa, co jest zdecydowanie większą ilością niż... Zazwyczaj, to jest wędrowny kupiec. A w sumie co ty masz takiego do zakupu? Masz strzały, mogę ci wykupić strzały, to bardzo chętnie akurat. I super, no i nadal żadnych lepszych... Mam problem z tym, że nie ma dosłownie żadnego lepszego ekwipunku na chwilę obecną, oprócz tego, co już mam. Mam wrażenie, że żeby rzeczywiście go zdobyć, bo jeśli... Mam naprawdę złe przeczucia co do tego miejsca. Ja też. Ja może wyjaśnię, moi drodzy, jedną rzecz. Pamiętacie, jak graliśmy z tym dowódcą separatystów, ze Stakiem? On powiedział, że musimy zdobyć lepszy ekwipunek. Kiedy wejdziemy w tę misję, rzeczywiście lepszy ekwipunek pokazuje nam głównych dowodzących trzech obozów, czyli kleryków, berserków i banitów. I mój problem jest taki, że... wybaczcie, patrzę, co tutaj będzie za przeciwnik, ale nie widzę nic. Mój problem jest taki, że... Aha. Dobra. Moi drodzy, nie robimy tych misji, niestety prawdopodobnie wszystkie będą w ten sam sposób wyglądały. Mój problem jest taki, że ja nie chcę dołączyć do żadnej frakcji, jak już mówiłem wielokrotnie. No z tym prawdopodobnie niczego nie zrobię, chyba że będziemy mieli coś na mapie. A mamy coś na mapie, co jest ciekawe. Zardom. Nie mam pojęcia, kim jest Zardom. Nigdy mnie tam też nie było, więc... No. Ale w sumie możemy jeszcze pójść tutaj na północ, zanim pójdziemy do... O, Toralda jeszcze można... Z Toraldem można pogadać, to jest ciekawe. No i można pogadać z księciem, jak się nie mylę. A, chyba tak. Nie, z Loganem. O, to jest ciekawe. Okej, nie spodziewałbym się tego. Niemniej, moi drodzy, tak jak mówiłem, chciałem jeszcze sprawdzić tę północną część, po prostu dla czystego kuriozum. Chciałbym zobaczyć, co tam się znajduje pod tą kopułą, która tam jest. I tak dalej, i tak dalej. Mój problem jest też taki, że ja nie chcę... Ja wiem, że dużo polegam na Reju. I ja jestem świadom tego, że to nie jest dobre i nie chciałbym szczerze mówiąc tego robić. Ale mam tak słabą postać na chwilę obecną, pomimo 12 poziomu. Ja wiem, że też nie poszedłem jakoś wybitnie w umiejętności walki. Ale mam totalnie postać, która się nie nadaje do tego. Mam wrażenie, że strasznie chcąc iść w charyzmę i w przetrwanie, troszeczkę sobie tę postać zepsułem i będę miał po prostu bardzo ciężko teraz, żeby coś z tym zrobić. Dobra. Patrzmy, tutaj są te cośki, którymi niespecjalnie chcę się bić, ale mamy też szczuromasa, którego już mogę bardziej chętnie zaatakować. Halo, szczuromasie, chodź tutaj. Oj, tylko żeby nie spałeś. Ja się tego chciałem uniknąć. Czy on zabił tego szczuromasa? Nie. Tego... No nie. Widzę, że ten szakal, na przykład ten typ szakala jest zaznaczony zaznaczony z tą czaszką, czyli jakby nie był dla nas do walki, czyli co, część szakali jest do walki, część nie, jak dobrze rozumiem. Dobra, szczuroma zabity, a od pozostałych uciekamy. Mówię, to nie ma sensu.
nie mamy z nimi absolutnie żadnych szans. Kometa nie oszczędziła tego miejsca. To prawda. Gdzie my jesteśmy w ogóle na mapie? Jesteśmy tutaj, czy to jest jeszcze jakieś inne miejsce? To jest... Nie wiem w sumie, co to może być, to nie jest rafineria, to jest... Po prostu jakieś miejsce. Jakieś coś ze starego świata. Patrząc, co tutaj się znajduje, ale nie widzę żadnego przeciwnika. Okej, już widzę. Dobra, prawdopodobnie tutaj też nie damy sobie rady, więc... uciekamy stąd. Znowu. I mówię, spróbujmy zobaczyć, co się tam znajduje, ponieważ to jest nasz finalny, może nie cel, ale obiekt zainteresowania. Chciałbym zobaczyć jeszcze przed powrotem do prawdopodobnie Edanu. Czy to jest zębacz, czy to co to jest? To jest zbieracz, okej. Okay. Chyba z zbieraczami też sobie jeszcze nie dawałem rady. Wiem, że one chyba były tymi mocniejszymi wersjami gryzaków. Tak jest. Ale możemy sobie z nimi nawet dać radę, w sensie, okej, okay, znowu będziemy polegać na Rei jeszcze częściowo. Ale myślę, że jakbym się tak uparł, to bym raczej go zabił. Oczywiście nie bez strat, ale myślę, że sobie poradzę już tak jeden na jeden z nim. A muszę się troszkę uspokoić. Ponieważ nie mam staminy, dzięki Rei. No nic. Mówię, no nie podoba mi się to, bo to jest dosłownie takie... Ja sobie sam trochę zabrałem fan z tej gry przez to. No i nie jestem z tego dumny. Ale z drugiej strony też... Pójście w taką... Nie powinniśmy zostawać tu zbyt długo. Taką czystą... czystą, brutalną siłę to nie jest te postaci, którą ja lubię tworzyć. Dobra, zobaczmy, co tutaj się w ogóle znajduje, bo widzę, że to jest dosyć dużo... przeciwników. Jakiś tutaj szczuromas jest na pewno. No te dźwięki mnie nie przekonują, że chciałbym tutaj zostać, więc prawdopodobnie posłucham się Rei'a i uciekniemy stąd. Dobra, tak, szakal. Zdecydowanie nie przeciwnik, z którym chcę się bić. Ale zarazem też nie jakaś tragedia pod tym kątem. No, tutaj mam dwa szczuromasy, więc co? Chodźmy. Zaryzykujmy. Zaryzykujmy, pobawmy się tutaj, pozwiedzajmy troszkę to miejsce. Fajne jest to, tak jak mówiłem, że tutaj możemy, atakując jedną postać, możemy przynajmniej zaatakować kilka, nie to co było w Gothicach, gdzie jak byliśmy nastawieni, jak mieliśmy lock na jakieś postaci, to już żadnej innej nie mogliśmy uderzyć, tylko tę jedną. A potem w Gothicu 3, gdzie atakowaliśmy dosłownie wszystkich przez przypadek. Więc to jest taki fajny i powiedzmy znośny kompromis. Zobaczcie, że ja sobie będę tutaj czasem zapisywał. Powiem wam, że spodziewałem się, że będzie tutaj znacznie więcej groźniejszych przeciwników. Tutaj oczywiście są groźni przeciwnicy, ale myślałem, że to będzie dosłownie miejsce wypełnione jakimiś mutantami czy czymś tego typu. Natomiast na chwilę obecną to wygląda nie aż tak źle, chociaż widzę, że jednak będą się stąd wycofać. Ponieważ poza tymi szczuromasami... Tylko spokojnie, ministrze. Wszystko jest pod kontrolą. Proszę kontynuować realizację swojej części umowy. Zwodzić parlament i prezydenta. To było ciekawe. Natomiast chciałem powiedzieć, że poza tymi szczuromasami chyba jednak tutaj będzie więcej przeciwników, z którymi nie będę mógł sobie dać rady na ten moment. Ale tutaj widzę, że jest pusto, więc czemu by nie? Skoczmy się i zobaczmy. Aha, okej. Okay. Już wiem, czemu jest pusto. Ma to sens. Da się zrozumieć, czemu nic nie chce żyć. Tam jest coś. Ale co to takiego? Spróbujemy tam się dostać. Nie wiem, czy nam się uda, bo nie wiem, czy na przykład promieniowanie nas nie spróbuje zabić. Ale mówię, możemy zobaczyć. Natomiast jeszcze tutaj widzę po prawej jakieś drzwi, które wyglądają jak drzwi do jakiegoś ogromnego schronu, ale widzę, że ponownie to jest nie dla mnie, ponieważ tutaj są te groźne... groźniejsze wersje szakali, jeśli się nie mylę. Ale możemy sobie zebrać trochę złomu. Zawsze się coś tam przyda na sprzedaż bądź do ulepszenia broni. Właśnie miałem się nauczyć chyba tego rzemieślnika czy czegoś, żeby ulepszać sobie broń. To by było bardzo fajne. Zobaczmy, czy coś mi będzie tutaj biło. Póki co nie. I póki co wygląda na to, że to jest bezpiecznie.
ciekawe, więc to zapiszę sobie. Ponieważ boję się, co tutaj znajdziemy i boję się, że to coś zaraz nas zaatakuje, jak tutaj tylko coś dotknę. Stacja ładowania. Tylko po co? To technologia albów lub kleryków. Ale co ona tu robi? Okej, okay, po prostu zdobyliśmy jakąś tam informację. Ale nic z tą stacją ładowania na chwilę obecną nie możemy zrobić, moi drodzy. Więc pytanie, no co zrobimy dalej? Na razie to niewiele możemy. Kusi mnie to, żeby właśnie sobie ogarnąć to ulepszanie, bo to powinno mi pozwolić, żebym sobie ulepszał przynajmniej łuk. A to bym już dał jakieś tam bonusy. Ponieważ na chwilę obecną każda inna broń palna, którą mamy, jest, no powiedziałbym, bezużyteczna praktycznie. I szczerze, to jest dość zaskakujące. Naprawdę łuk jest jedną z najlepszych broni, którą aktualnie posiadamy. Jeśli chodzi o broń palną, o broń dalekosiężną. Więc zobaczymy. Dobra, myślę, że tutaj chyba zebrałem wszystko, co mogłem zebrać. Ale fajna jest ta informacja o tej stacji ładowania. Myślałem, że to będzie, nie wiem, jakiś mech, który jest zepsuty albo coś. Możemy coś z nią jeszcze więcej zrobić? Niespecjalnie. Po prostu ona sobie tutaj siedzi i... jest, i istnieje. Chciałbym może jeszcze spróbować się stąd wydostać i zobaczyć, co jest w pozostałej części tegoż kompleksu. Oczywiście na tyle, na ile będziemy mogli tutaj pozwiedzać. Wygląda to, że chyba będziemy mogli. Cóż jest tutaj? Okej, okay, to są po prostu rury, które idą od kopuły do kopuły. Jestem ciekaw też, czym były te kopuły. Powinniśmy tu uważać. Spodziewam się, Ray. Jestem ciekaw, czym były te kopuły. Bo one wyglądają jak takie jakieś właśnie... no, kopuły, które stawia... Które często utożsamia się z terraformacją danego miejsca. Ewentualnie jakieś takie szklarnie, które tutaj mogliby postawić na pustyni. Kojarzy mi się to z terraformacją, ponieważ w dużym stopniu... Chyba bodajże w Spore było coś bardzo podobnego, tylko tam to była bardziej kopuła energetyczna. Coś w stylu tego, co jest w wolnym mieście. Nie wiem, co tutaj będzie, więc nie chciałbym się też rzucać. Okej, jest jeden z tych pająków, więc nie chcę się z tym za bardzo bić. Znaleźliśmy jakiś tajny raport też, więc możemy go zebrać i uciekać. Też na pewno w innych dziełach kultury z kategorii sci-fi były tego typu kopuły pokazywane. Więc to mi się to po prostu kojarzy. A zakładam, że w tym wypadku to jest po prostu szklarnia, która ma... Ojoj. Dobra, uciekamy stąd. Która ma po prostu na celu... ma po prostu na celu... O! Dobra. Spadam jak myślę. O, jeszcze lepiej. Która ma na celu po prostu przywrócić tę część tego zielonego terenu. Oczywiście było to przed tym. To miejsce zostało już pewnie przeczesane przez złomiarzy. Ale założę się, że coś pominęli. To prawda. Pominęli bardzo dużo stworzeń przede wszystkim. Czy to jest teleport? Zobaczcie, to jest kleryckie coś. Co to tu robi? Znaczy, to jest ewidentnie ta klerycka taka... Nie wiem, jak to nazwać. Ta kapliczka, jeśli można tak określić. Okej, okay, to było ciekawe. Natomiast co chciałem jeszcze dodać od siebie, to było po prostu prawdopodobnie tutaj chcieli stworzyć jakieś takie właśnie zielone tereny przy pomocy szklarni, ale prawdopodobnie jest to miejsce sprzed uderzenia komety, czyli sprzed momentu, kiedy odnaleźli, czy zostały stworzone wszechserca. No, myślę, że niczego więcej tutaj nie ogarnę. W takim razie, moi drodzy, tak jak mówiłem, lecimy do Toralda, który... Czy ja z Toraldem kiedykolwiek gadałem? Nie wiem czemu, skojarzyła mi się ta postać, a czy ja z nim kiedykolwiek gadałem? Nie było nas tam przecież jeszcze. No to ciekawe, okej. Okay. No z księciem mówię, nie ma szans, żebym mógł pogadać. A z tym albo nie mam pojęcia, co to jest za albo w ogóle, tam na północy. Dobra, może spróbujemy w takim razie, moi drodzy, się jeszcze raz tutaj przejść. Kawałek i zobaczyć, co z tym dalej wyjdzie. Oczywiście nie mam zamiaru korzystać z windy, bo po co?
Ja mam swoje własne sposoby. To, żeby spowolnić spadek swobodny. Tu gdzieś widzę, że jest w niej jakiś przeciwnik. Ale prawdopodobnie on jest tam na górze. Czeka na nas ewentualnie, jakbyśmy zeszli. Dobra. Ale lecimy tutaj w takim razie dalej. Ku przygodzie. I ku niebezpieczeństwom różnego rodzaju. Powinienem był rozwinąć, kurczę, w końcu tę umiejętność, którą chciałem rozwinąć, ale... nie zrobiłem tego. Dobra. Na razie tego jednego przeciwnika ominiemy i jedziemy dalej. Ponieważ chyba mnie już tutaj dalej nie było. To już będą prawdopodobnie nowe tereny dla nas, moi drodzy. I widzę, że już nie będzie tutaj za ciekawie. Tego powinienem był się spodziewać, ale... co to jest? To nie jest Teroptak, okej, czyli kolejna forma jeszcze brutalniejszego, jeszcze cięższego do pokonania, prawdopodobnie Gryzaka. Udało nam się tutaj dolecieć. I zobaczcie, tutaj są wygnańcy. Ale oni są wobec nas... nie żyjesz. Negatywnie nastawieni, no właśnie. A, ale okej, oni nie są aż tak trudni. Też cudowne tłumaczenie, tak? Wygnanie. Nie wiem, czy komuś uciekło to C. Powiem tak. Zaryzykuję tutaj i dam troszeczkę kredytu zaufania twórcom, że po prostu... O, patrzcie, tutaj mam jakiś... możemy stąd spierdalać... wygnańców, którzy nas nie chcą zabić koniecznie. Zaryzykuję stwierdzenie, że komuś po prostu mogło się omsknąć C. Ponieważ tutaj, jak widzicie, mamy wygnańców, normalnych wygnańców, tak? Zobaczymy, co będziemy mogli zrobić z nimi. W ogóle zobaczcie, ile krwi w ogóle. Dziedzictwo wygnania. Dobra, będziemy mieli na pewno co czytać też. Ale pogadajmy z tym gościem. Nowy w Dolinie Umarłych. Nieważne, dlaczego się tu znalazłeś. Damy ci wybór. Odwróć się. Poradzę sobie. Tylko życzliwie ostrzegam, jak wędrowiec wędrowca. Ciesz się, że trafiłeś do nas. Inni nie pozwoliliby ci... idź. Zobaczcie. Drugiej takiej szansy nie dostaniesz. Posłuchaj mnie. Nikomu nie ufaj. Zwłaszcza nam. To twój koniec. Będą mnie atakowali znowu? Znaczy znowu. Zaczną mnie atakować. W sumie. O, ale tutaj widzę, że część osób ma naprawdę potężny ten ekwipunek. Mam nadzieję, że... ten potwór się nimi zajmie po części, ponieważ ja będę chciał na pewno stąd uciec. Przynajmniej chciałbym znaleźć lepszą lokację, w której mógłbym do nich strzelać. Co? Walczymy? Okej, widzę, że część z nich ma na przykład kuszę. W sumie kusza to byłby też nie najgorszy wybór. Gdybym chciał się za coś zabrać już. Okej, część z nich się tam bije z tego, co widzę. Ten gość nie żyje? Zabił go. Rej, okej. Nice. Niestety nie mogę wziąć oczywiście z niego kuszy. To mi się akurat nie podoba, że nie możemy zebrać jakby broni przeciwników, których zabiliśmy. To jest coś, czego bardzo bym chciał. Zobaczcie. Ten Teroptak sobie z nimi wszystkim poradził. Ała. Ale ej, nie zdaje mu tak mało obrażeń. Powiem szczerze, że on jest tak mocny, moim zdaniem, jak szakal typowy. Jeśli chodzi oczywiście o kwestię HP-ku. Może to jest taki trochę bardziej glaskany, może on rzeczywiście ma jakieś ogromne obrażenia, tylko po prostu moja walka tej na dystans pozwala mi na nieco bezpieczniejsze, powiedzmy, właśnie mierzenie się z nim. Czy on tam go chciał ogonem walnąć? Chyba tak. Chyba Ray oberwał krwawieniem w takim razie. Okej, 90 expa. Powiem wam szczerze, że jak na jego moc, jego siłę, nie było to aż takie złe. Szczególnie jeśli chodzi o jego HP, ponieważ tak jak wspomniałem, nie był on najbardziej... nie, nic tu nie ma. No, nic nie było, ciekawe. Nie był to najbardziej wymagający przeciwnik. Natomiast no, ja chciałbym się tutaj dostać do tych wygnańców i zobaczyć, co się tutaj kryje w tym miejscu, ponieważ...
Częścią z nich sobie poradziliśmy, jak widzieliśmy. W sensie, no, z tą jedną kobietą, która się na nas rzuciła. Daliśmy sobie radę. Jestem ciekaw, czy damy radę z większą ilością z nich. Też dwóch wygnańców, którzy nie żyją. Ten szakal ich zabił może? Kto ich tam wie? Coś ciekawe, bo liczyłem, że on może być na przykład oswojonym szakalem, ale najwyraźniej się pomyliłem. No i to jest też ten... To jest ta silniejsza wersja szakala. Podkreślenia. Jest ktoś zaraz pod nami. Okej, powiem wam szczerze, że oni są w najgorszej dupie, naprawdę. Roptak kolejny. Zobaczcie, no tutaj dosłownie ci wygnańcy. Ja myślę, że oni tutaj mają swój obóz, ale nie. Oni są dosłownie, znaczy mają swój obóz, ale dosłownie jest on wypełniony różnego rodzaju przeciwnikami. Kusi mnie to miejsce, moi drodzy. Przykro mi, ale będziemy tutaj siedzieli chwilę, ponieważ chciałbym po prostu zobaczyć, co tutaj znajdziemy. I już widać, akurat będzie coś fajnego. Oczywiście szczury wszystkie wybijemy po kolei. Tutaj mamy ewentualnie śpiwór, żeby sobie troszeczkę podładować HP z powrotem. Czego oczywiście pewnie skorzystamy. Prędzej czy później. Jeszcze cień złodzieja. Już chyba trzeci w tym momencie, który taki mamy. Jeśli się nie mylę. Tutaj w ogóle możemy jeszcze wyżej wzlecieć. Jestem ciekaw, kto to zbudował i po co. Czy jest jakaś taka strażnica, jakby takie, wiecie, gniazdo snajpera czy coś? Może tak być. Zobaczcie, mówię, jestem strasznie ciekawski. To ewidentnie idzie tam do góry. Ale nikogo tutaj nie ma, co ciekawe, przynajmniej według tego, co widzimy. Wiesz, w takich miejscach można zapomnieć, jaką kupą gówna jest ta planeta. Tak, Ray, już nam to mówiłeś niedawno, jakbyśmy kawałek stąd. Okej, mamy ten złoty szeptuch. To jest wszystko, to jest... Te złote szeptuchy bardzo często są właśnie jakichś takich... szczytach górskich, jeśli można tak to określić. Czy wyżynnych szczytach. Więc to jest coś, co warto będzie zapamiętać. Mówi mi się, on bardzo kojarzy ze Szczawiem Królewskim po prostu. Ale... Nie wiem, czy to jest dobra analogia. Czy tutaj coś więcej znajdziemy? Prawdopodobnie nie, przynajmniej nie na tym poziomie. Mam naprawdę złe przeczucia co do tego miejsca. Tak, wiem, Ray, ja też, ja również. Uwierz mi. No ewidentnie się tutaj zadomowili, ale... Z paniką, która rozpoczęła się kilka godzin temu, korporacja postanowiła zapewnić transport awaryjny, którego celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom i ich rodzinom. Nie chcę być złym prorokiem, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że prawo i porządek znikną, kiedy prawda wyjdzie na jaw. Ocaleją nieliczni, ale korporacja upewni się, że będziesz jednym z nich. Liczyłem jeszcze, że tylko powiedzą o tych niebiosach. To było bardzo ciekawe. Aczkolwiek to ja mówię, no klerycy po prostu mam wrażenie, że nie są świadomi tego, czym te niebiosa były. Wierzą w jakieś tam nauki. Które tak naprawdę nie są naukami, tylko czymś innym. W sensie nie są naukami, są jakimiś wytycznymi, może jakimś programem. Mówię, jeszcze sam nie wiem. Kiedyś pewnie odnajdziemy odpowiedź na to pytanie. Natomiast... No, stwierdzam, że jest to głupie, to jest najdelikatniejsze, co mogę powiedzieć na ten temat. Znajdźmy trochę broni też przy okazji, więc rzućmy okiem. Już tutaj trafiliśmy. Mamy ten miecz rogaty, no nie. Najlepsze co mamy, najlepsze co mamy potem, to jest ten przekonywacz, a poza tym mamy... Nie, ten to... Okej, okay, to jest... Dlaczego mam miecz rogaty nad tym toporem? Trochę tego nie rozumiem. Nad tym toporkiem. Myślałem, że one są sortowane według... według obrażeń, ale najwyraźniej się pomyliłem. Mamy ten topór, mamy ten toporek. To jest coś, co warto byłoby zainwestować, gdybym miał więcej punktów, no ale nie mam. No i właśnie, ta broń dystansowa, chcę się tego nauczyć, chociaż... Czy ja już mogę robić... Nie mogę jeszcze otwierać zamku, bo potrzebuję zręczności więcej, podstawowej zręczności. Co odkryliśmy w ostatnich odcinkach jakoś. Kiedy gdzieś tam się zastanawiałem, o co w ogóle chodzi i dlaczego nie mogę nic zrobić. I spróbujemy uciec, ponieważ mamy chyba bodajże, że to jest ludojad, czy cokolwiek... Jakkolwiek się ten przeciwnik nazywał, ten taki dziwny z...
głową, niemal ludzką. Oj, patrzcie, mamy tutaj teleporter. No, ale... I co, kusi? Kusi, żeby tam tylko zlecieć, wziąć ten teleporter i wrócić. I to spróbuję zrobić na koniec tego odcinka. Bo jeszcze będziemy tutaj zwiedzali to miejsce, to jest pewne. Dobra. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale udało się. Dobra. Spróbujmy stanąć tutaj, mam nadzieję, że mi nic nie będzie pluło. Nic nie będzie do mnie pluło, przepraszam. Bo na razie czuję się bezpieczny w miarę. Oj. No i to tyle z mojego bezpieczeństwa. Tutaj w ogóle mamy trolla. Więc nie, tak, takie zwyczajne, zwyczajni przeciwnicy, nic specjalnego, nie? Dobra, ale mogę sobie zapisać, ponieważ jestem w bezpiecznym miejscu. I tutaj widzę przede mną wygnańców, więc moi drodzy, tym zajmiemy się. Mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku, tak więc na razie dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, padnijcie Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. A my zobaczymy się już w następnym epizodzie. Mam nadzieję, że jutro. Do zobaczenia, do następnego i na razie.